Zachęcanie młodzieży do studiowania na kierunkach technicznych to cel cyklu spotkań, które z inicjatywy władz miasta odbywają się w radomskich szkołach średnich. Uczestniczą w nich także pracodawcy i przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jako główny problem, jako główną barierę rozwoju dostrzegają oni rzeczywiście fakt braku wykwalifikowanych pracowników, wykwalifikowanych kadr. I chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o absolwentów kierunków technicznych. I o ile na poziomie średnim system dualny funkcjonuje bardzo dobrze i rzeczywiście przedsiębiorcy są bardzo mocno w to zaangażowani, o tyle jest ogromna przestrzeń do działania na poziomie uniwersytetu, na tym trzecim szczeblu edukacji. Na spotkaniach, które są organizowane zarówno w technikach, jak i liceach ogólnokształcących, młodzież zapoznaje się ze specyfiką zarówno kierunków technicznych, jak i samego zawodu inżyniera. Przedsiębiorcy zachęcają jednocześnie do podejmowania pracy w Radomiu. Ktoś, kto skończył kierunek techniczny, zawsze znajdzie dobrze płatną pracę, dlatego że mamy potencjał wśród radomskich firm. Należy tym młodym ludziom przedstawić taką ścieżkę kariery, od podstawówki poprzez szkołę średnią, aż do możliwości zrobienia kariery w radomskiej firmie. W okresie transformacji wiele z zakładów upadło i nie było wyjścia dla młodych ludzi, oni musieli szukać gdzieś tej pracy. W tym momencie mamy naprawdę bardzo dużo prężnie działających firm na rynku radomskim, w których naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe zatrudnienie. Spotkania przedstawicieli UTH i pracodawców z młodzieżą radomskich szkół potrwają do połowy kwietnia.